Dobra, kochanie. Och, Marta, i czy oni już przyjdą za chwileczkę? Kiedy będą? No nie mam pojęcia, powinna być tu lada chwila, ale pamiętajcie, nie mamy nic do ukrycia, kochani. No oczywiście, że nie mamy nic do ukrycia. Co z tą łazienką tak ogólnie? Czy to wszystko tak powinno być, jak jest? Ale oczywiście, przecież nie mamy nic do ukrycia, kochani. Musimy tak grać, że po prostu jesteśmy bezpruderyjni. To jest łazienka z najnowszego katalogu. Och, ale oczywiście, kochanie. Dobra, dobra, pamiętajcie, że każde z łóżek zostało zaprojektowane specjalnie dla nas, by podkreślało osobowość każdego z nas. No, dobra, tylko nie zapominajcie. Każde jest z katalogu. No, dokładnie, zobaczcie, moje ma tutaj jakieś specjalne pianki. Jest idealne dla sportowców, takich jak ja. To znaczy dla wysportowanych dziewczyn. No właśnie, a moje, chociaż moje jeszcze roztykalne, nie podoba mi się. O, matko, matko, już chyba są. Jesteś gotowa? No, pewnie, jasne. No to. Przepraszam, goście, muszę was zapowiedzieć. Momencik, dojechała rodzina, są pod drzwiami, wpuścić? O, matko, mama! Miałam iść do kina z Dave'em, musiałam mu odmówić i przyjść tutaj. O, właśnie, ja też nie chciałam tutaj przychodzić, chciałam grać w Minecrafta. Ja też miałam tyle rzeczy do roboty, zabawa w moim zamku, to głupie. No właśnie, a ja miałam iść z Dave'em i co? Muszę być tutaj. Och, dzieciaki, bardzo was proszę. Oni byli u nas w wizycie, teraz my jesteśmy na wizycie u nich. Przestańcie. O, matko, muszę przyznać dzieciom rację, Klaudia, wiesz? Też nie miałam absolutnie ochoty na tą wizytę. Ach, naprawdę. Musimy tu być? Ale, Martin, nie dawaj złego przykładu, bardzo cię proszę. Jesteśmy na wizycie u mojej siostry. Matko! O, znowu musimy to przeżywać. Oni są tacy zwredni. No właśnie. O, nie chcę tu być. O, witajcie, drodzy goście. Proszę, rozsiądźcie się w poczekalni. I tutaj po prawej i nie czujcie się jak u siebie w domu. O, matko, jak on dziwnie gada. Mają lokaja, ale jaja. Czy to żart? Obawiam się, że nie. On tak chyba cały dzień stoi tu i otwiera ludziom drzwi. Czy nawet tyle gości mają, żeby miał cokolwiek do roboty? Uff. To się chyba na dziwo odwierny, wiesz? Przecież na pewno nikt ich nie odwiedza, tacy są wredni. Och, witajcie, muszę was przeprosić. Jesteśmy jakby w trakcie przemeblowania i wszystkie meble jeszcze nie przyjechały. Od projektanta oczywiście, ale najważniejsze rzeczy już są. Także nie przejmujcie się. A tam. O ja! Czy to jest bankomat w domu? O matko, po co wam to? Bankomat, naprawdę? A tak, to jest mój osobisty bankomat, jakbym potrzebował drobnych na małe wydatki. No wiesz, Martin. A może i nie wiesz. Także może prowadzimy was troszeczkę po domu. Macie ochotę? Bankomat w domu? Wow, też bym taki chciał, bym miał więcej wieczyku kieszonkowego. Super, teraz zbudujemy taki u mnie. No matko. Nie zbudujemy, Julian. A ty byś chciał naprawdę coś takiego? To totalna bzdura, uważam. Ja bym nie chciała. Okej, dobrze, no to pokażę wam kilka rzeczy. Popatrzcie, może się przesuńcie troszeczkę. Matko, tak bardzo nie mam ochoty tu być. Oni są tacy zarozumieli, chcę się pobawić. Ten na przykład tutaj dywan jest z tej samej rolki co królewski. Dopiero co importowaliśmy, był strasznie drogi. O, matko, a to skrzynia na narzędzia wygląda jak niezły zabytek. Co to jest? Tak, to autentyczna skrzynia skarbów sprzed wielu wieków. Jej cena rynkowa aktualnie to 2 miliony złotych. Także proszę, uważajcie, najlepiej nie dotykaj. Tak. Co? Skrzynia skarbów? 2 miliony złotych? Po co to leży na ziemi? Jak to? Tak, a tutaj mamy niezwykle rzadki okaz kwiatów. Przyjechał prosto z Indii. Tak, a nie można jakichś bardziej lokalnych? Bardziej by pasowały chyba tutaj, czy nie? Marta? Ach, Martin, ty oczywiście nie masz żadnego pojęcia. To najnowszy trend. My urządzamy mieszkanie ze smakiem, nie tak jak wy, rustykalnie, jak z pchlego targu, czy coś. Och, spokojnie, spokojnie, Martin, zachowaj spokój. Wdech, wydech, ta wizyta już niedługo dobiegnie końca. Tak, piękne kwiaty. Ej, ej, ludzie, ej, idziemy w tamtą stronę. Widzicie, co oni tam robią? Czy oni mają pokój z zabaw? Każdy ma oddzielny pokój? O co tutaj chodzi? O, ale dziwne łóżka. Wygląda jak z jakiegoś filmu o kosmitach, fuj. Ej, a to? Zobacz, Emma, wygląda jak twoje łóżko, co nie? Nie, każde łóżko było przygotowane dla nas przez projektanta. Ale ona naprawdę wygląda jak moje stare łóżko. O kurcze!
To na pewno nie jest twoje stare łóżko, wiesz? To łóżko jest specjalne dla mnie przygotowane. A, Basia, hej, Hania, widzę, że masz znów tą samą sukienkę. No i? Fajne łóżko, no pewnie, że fajne. Jest tylko 20 egzemplarzy na całym świecie, specjalnie projektowane. Nadaje się najlepiej dla wysportowanych dzieci, jak ja. I śpi się w nim jak w puchu, idealnie, wiesz? Specjalny dla bogatych dzieci. Julian, znowu masz ten popsuty sweterek na sobie. Wiesz, jak chcesz, to mogę ci coś pożyczyć do ubrania, ze swoich znoszonych rzeczy. Nie, nie, wiesz co, ostatnio miałam na sobie inne, podobne do twoich, na weselo i czułem się jak głupek. A, Martin, a to moje własne laboratorium. Wiesz, jestem naukowcem od robotów, pamiętasz chyba, co? Także tutaj mam swoje własne miejsce. Robotów? Naprawdę kumasz coś z tej aparatury? Projektujesz roboty? Musiało mi to chyba umknąć, czy coś. Ależ oczywiście, że kumam. Przecież mówię, że jestem... Ach, nieważne, ty przecież jesteś tylko strażakiem. Także nie będę wypluwał... o, Klaudia, zobacz, jak tu pięknie, nowocześnie, najnowszy trend w modzie łazienkowej. Podoba ci się? A, naprawdę? Ale to dość dziwne, że łazienka jest otwarta i wszyscy w mieszkaniu mogą oglądać, co dana osoba robi w toalecie. Czy to nie krępujące? U nas by to się nie sprawdziło. Ale rzeczywiście, że u was takie coś by nie wchodzi w grę i nie sprawdziłoby się. Jesteście zbyt pruderyjni. Słucham? Pruderyjni? Bardziej chodzi mi o to, że to może przeszkadzać innym siedzącym na przykład w salonie, ale no, nieważne. Ach, może faktycznie nieważne. Przejdźmy dalej. Tutaj jest nasza garderoba. Wszystko jest od Versace i Gucci i innych szanowanych projektantów mody. Tak, wszystko warte jest kilka milionów złotych. Milionów złotych? Słucham? Za te ciuchy? Wyglądają jak kostiumy do przebierania. A tak, tak. Tutaj nasze królewskie łoże z dynastii Ming. Prawda, że piękne? O matko, to wygląda jak naprawdę kostiumy do przebrania. Niezbyt ciekawe zresztą. Jezu, tyle milionów złotych? A, Klaudia, łapy precz. Mówię przecież, że to jest warte miliony. Wszystko to unikatowe modele. Palce z ubrań, już! Ej, dobrze, dobrze, spokojnie. Nawet mi się nie podobają. O matko, jakie to męczące. Czy ona musi cały czas się przechwalać? A tutaj o co chodzi z tymi drzwiami? To wychodzi na jakiś taras czy balkon? Ej, ej, słuchaj, Maciek, a wiesz, ostatnio u nas w przedszkolu spotkałem Eryka, twojego kolegę. Był mega śmieszny, chciał kupić moje przedszkole, wiesz? A, naprawdę? Czyli jednak? I co, kupił? Mam nadzieję, że nie. Powiedz. Nie, nie, nic nie kupił. Nie. O ja, ale niewygodne to łóżko. Naprawdę? To tobie na nim dobrze? O matko... Mówiłam ci przecież, że to jest na specjalne zamówienie, spersonalizowane łóżko, tylko bogacze czują się na nim dobrze, a ty nie jesteś bogata. Ej, Iza, wiesz co? To łóżko jest identyczne jak moje stare, wszystko pasuje. Może moja mama sprzedała to łóżko twojej, co? Co? Ema, nie mam mowy, w ogóle złaź stamtąd, nie możesz leżeć na moim łóżku i mylisz się. Ej, o matko, co tam do góry jest napisane? Bedroom? Czy to nie znaczy sypialnia? Macie, co to, co, że macie inny pokój, swój własny? O matko, ty nic nie rozumiesz, to oczywiście to jest tylko moja sypialnia. Mam przecież oddzielny pokój zabaw dla całej trójki. Ja nie mogę, tak ty nic nie rozumiesz. Oh. Państwo smarkalscy, ktoś jest pod drzwiami i bluzga, czy powinienem otworzyć? Co tu się dzieje? Jacyś nieoczekiwani goście, czy co? O co tu chodzi? Co to za ludzie w moim domu? Ej! O, kto to jest? Brzmi jak właściciel domu. Ojej, co teraz robimy? Smarkalscy? O nie, to właściciel. Co teraz? Czy już jest 20? O matko, co teraz? A to co to robi tutaj? Wanna na balkonie? Ale głupie. O matko, już jest 20, zgapiliśmy się. O nie, Marta, co teraz? Ej, ej, zaraz oszaleję, mówcie mi się, co tutaj się dzieje, kim są ci ludzie, nie umawialiśmy się na żadnych gości, smarkalscy, o co chodzi? Jasne, jasne, spokojnie, mamy gości, tak, tak, to rodzina, pokazywaliśmy im właśnie dom i to tylko na momencie, przejściowo. No to zauważyłem. A Marta, o co chodzi, kim jest ten pan? Słucham? To ja chciałbym wiedzieć, kim jesteście wy, co to za ludzie, smarkalscy, wytłumaczcie mi to. Co? Ej, to nie jest wasz dom? Czy jest ten dom w takim razie? Nic nie rozumiem. Tak, pewnie, że jest nasz. Przecież te wszystkie meble i w ogóle, no wiecie. Wszystkie meble są nasze, tak jak mówiłem. Słuchajcie, bardzo mi przykro. Już jest po 20, możecie już stąd iść. Do siebie. Do widzenia, dobranoc. Co? Do siebie? Jak do siebie? To wy nie mieszkacie tutaj? To nie jest wasz dom?
No sytuacja jest skomplikowana, tak jak mówiłam. Ten dom jest w trakcie remontu, więc no... Remontu? To jest mój dom, nie ma żadnego remontu, ja mieszkam tutaj sam, o co chodzi w ogóle? Naprawdę, Marta, Mike, kłamaliście, że to jest wasz dom? Po co ta cała szopka? O co chodzi? Możecie mi to wytłumaczyć? O nie, teraz wróblewcy wiedzą, że to nie jest nasze bogactwo. Jak ja z tego wybrnę? O matko, ale wstyd. O